Na poniedziałkowej sesji suwalscy radni pochylili się nad sprawą mandatu Anny Ruszewskiej. Jak już informowaliśmy, wątpliwości co do jej mandatu powziął wojewoda podlaski, który w piśmie skierowanym do naszych samorządowców wskazał źródło swego niepokoju. Anna Ruszewska jest wiceprezesem Pryzmatu, organizacji pozarządowej, która w konkursie ogłoszonym przez miasto pozyskała środki na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz mieszkańców Suwałk. Wątpliwości wojewody budzi fakt, że Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat uzyskało na świadczenie pomocy prawnej publiczne środki, podczas gdy wiceprezesem organizacji jest radna. Według polskiego prawa radny nie może prowadzić działalności gospodarczej w oparciu o mienie komunalne. Po wnikliwej analizie na poniedziałkowej sesji przewodniczący rady przedłożył całemu gremium projekt uchwały w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnej. Uzasadniono tę odmowę licznymi argumentami, z których najważniejszy jest taki, że Pryzmat nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest organizacją pożytku publicznego. Z treścią tej uchwały zgodziło się 15 radnych. Przeciwko odmowie wygaszenia mandatu opowiedziało się 6 radnych. Wszyscy są zrzeszeni w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Z ich grupy tylko radny Jacek Roszkowski postanowił wstrzymać się od głosu. Teraz decyzja w sprawie mandatu pozostała w rękach wojewody. Jak nas poinformował przewodniczący rady Zdzisław Przełomiec, 15 lutego, tuż po zakończeniu posiedzenia, uchwała w tej sprawie została przekazana do organu nadzoru. Czynności zmierzające do unieważnienia uchwały wojewoda może podjąć w każdym czasie. Póki co jednak Anna Ruszewska pozostaje radną.